zamiast mieć ciężką przeprawę z Don Diego, to będzie miał łatwą przeprawę z Alanem, więc... No i zaczął mieszać, żeby druga runda była MMA. Trener Mirek wzbudza takie emocje, że no pozostaje z niego się tylko śmiać. Ode mnie zaczął i było dość krótko. Później skupił się rzeczywiście na wielkim bólu. I po mojej walce Denis po prostu miał już tylko serię przegranych, mocną, równie pochyłą. Tęsknisz za Piotrkiem Szeligą? Best Fuel. Twój klucz do szybszej regeneracji. Czołem, brygada, Karol Garncarz z tej strony w gościnnych progach w Lord Jacku w samym centrum Rzeszowa, miasta, które darzy mega dużą sympatią, podobnie zresztą jak Don Diego, bo to jest jego miejsce. Mateusz Kubiszyn ze mną, cześć Mati, witaj. Siema, witam ciebie, witam wszystkich obserwujących. Mateusz, dobrze ci widzieć, nie widzieliśmy się już trochę czasu i tak zawsze właśnie jak ten Rzeszów miałem w głowie, to wiedziałem, że trzeba i odwiedzić Rzeszów i trzeba odwiedzić Don Diego, więc cieszę się, że się to udało zrobić. Powiem szczerze, że jak do ciebie wczoraj dzwoniłem, to nie byłem jeszcze na bieżąco z wszystkim, co się dzieje w internecie. Dopiero na treningu mój trener mi powiedział, jak pochwaliłem się, że jadę do ciebie jutro na rozmowę, to powiedział mi, o co chodzi, ale zanim jeszcze przejdziemy do tego, to chciałbym wrócić do tak naprawdę wcześniejszych wydarzeń, które miały miejsce związane z tobą, czyli ogłoszenie ciebie jako zawodnika Fame. Wiadomo było, że jesteś szykowany pod Fame 20. Finalnie z tego, co wygląda, są duże kłopoty, żebyś ty na tym Fejmie wystąpił. Powiedz, jak wygląda sytuacja. Mówiło się o walce z Michałem Pasternakiem. Michał Pasternak finalnie bije się z Alanem Kwiecińskim. A co z Don Diego? Ha, może tak od początku. Tak, zostałem zawodnikiem Fame, zostałem na 19 ogłoszony jako, nazwijmy to, zawodnik, który wystąpi na Fame 20. I co, no i są perturbacje, tak, ponieważ nie dogadaliśmy się ze sztabem Michała Pasternaka co do formuły walki. Dobrze, że to zaznaczasz, ze sztabem, bo nie z samym Michałem? Tak, znaczy się, to też jest kwestia taka, że propozycja była taka, że znajdą dla mnie zawodnika, organizacja znajdzie dla mnie zawodnika, który zmierzy się ze mną właśnie w tej mieszanej formule, czyli pierwsza runda boks, druga K1, trzecia MMA. Ponieważ według mnie, no jak i według wielu widzów, jest to dla sportowców i dla widza będzie to taka, powiedzmy, najbardziej widowiskowa formuła walki, że sprawdzimy się w każdej płaszczyźnie i nie było sensu tego mieszać. No i właśnie później wkroczył w ten cały temat właśnie trener Okniński i zaczął mieszać, żeby druga runda była MMA i tak dalej, ponieważ no oczywiście była propozycja, żeby z Michałem Pasternakiem zawalczyć. I my postawiliśmy ze sztabem na swoim, oni postawili na swoim, no i generalnie doszło do tego, że naszej walki nie ma. Szkoda, rzeczywiście szkoda, bo to byłoby dobre widowisko dla widza. I od razu też zaznaczę, no ja kiedyś przybiłem się z Michałem Pasternakiem, przybiłem się na walkę w MMA. No i oczywiście, jeżeli kiedyś będzie taka propozycja, która spłynie do mnie, czy biorę walkę z Pastą w MMA, no to oczywiście ja tą propozycję wezmę. Ja nie boję się tutaj tego, że ja mogę dostać w ciry, tylko najzwyczajniej w świecie. No, szukali przeciwnika dla mnie, była propozycja, zaczęło się kombinowanie ze strony trenera Oknińskiego. W drugą stronę generalnie to nie powinno działać, ponieważ ja już mówiłem, że tą walkę wezmę. Oczywiście Pasta walczy z Alanem Kwiecińskim, więc no w sumie jedna znowu z najłatwiejszych walk dla Pasty, więc no w sumie z drugiej strony spoko. Ja jestem za tym, żeby sportowcy we frikach sobie zarabiali i za bardzo się nie męczyli, ale jeżeli już walczą z innymi sportowcami, to jednak żeby to były mocne wyzwania, żeby to było coś. Tak samo jak ja wziąłem walkę z Damianem Janikowskim w MMA, z bardzo dobrym zapaśnikiem, z gościem, którego płaszczyzna dominująca jest moją najsłabszą, no też nie ma co ukrywać. I tak samo jest tutaj w korelacji z Pastą. Później były przymiarki do wielkiego Bu i walki z wielkim Bu na tym Fejmie. I tak na dobrą sprawę nie wiem, jak stoją teraz rozmowy, ponieważ no, mnie w rozmowach z Fejmem MMA reprezentuje Mariusz Grabowski, szef Gromdy. I nie wiem tak na dobrą sprawę do końca. Są też jakieś tam inni przeciwnicy, ponieważ też są tam i w internetach i tak dalej wzmianki, a może z Normanem Parkę, a może z kimś innym. Także tak na dobrą sprawę jest wielka niewiadoma i czekam na informacje.
sumie trenować trenuję, jakbym miał walczyć, ale jak dostanę informację, że definitywnie nie walczę, no to no też ja mam za co żyć, mam co robić, a zwłaszcza, że mam do operacji kciuka, mam zerwane więzadło już od 3 lat, od walki z Tysonem, mam zerwane więzadło i tak na dobrą sprawę nigdy nie było kiedy tego zrobić, więc jeżeli nie będzie walki, no to szybka operacja i później w maju gromda, maj, czerwiec, coś takiego. Mówisz właśnie o tym, że ciebie reprezentuje Mariusz Grabowski. Słuchałem ostatnio wywiadu, którego udzielił dla Fansportu. Pojawia się też nazwisko Wielkiego Buu i Mariusz Grabowski w twoim imieniu też powiedział, że twój obóz, wy jako team jesteście chętni na taką propozycję. Powiedz, czy myślisz, że to zrekompensowałoby starcie z Michałem Pasternakiem? No bo powiedziałeś, szkoda tego pojedynku, że on się nie odbędzie, bo byłoby to na pewno ciekawe starcie. Myślisz, że Michał też żałuje tego, że do tej walki nie dojdzie, czy właśnie skupia się na tym, że będzie miał Easy Money z Alanem Kwiecińskim? Myślę, że dla Michała ta druga opcja i w sumie pierwsza też trochę, ponieważ no, też to jest gość, który lubi wyzwania i chciałby dawać dobre walki, jest sportowcem, no ale no, z drugiej strony no, cieszy się, no bo zamiast mieć ciężką przeprawę z Don Diego, to będzie miał łatwą przeprawę z Alanem, więc różnie może być. Z mojej strony, no nawet jeśli doszłoby do tej walki z Wielkim Buu, no to, no wiesz, tak na otarcie łez, spoko, fajnie, że byłaby to walka, tam chyba boks na małe rękawice i tam duża różnica wagi, bo to pewnie byłoby z 35 kg. Czyli takie starcie Dawida z Goliatem trochę byśmy mieli. Tak, nie pierwsze w mojej karierze, ale no wiesz, jako rekompensata, no to no niech będzie, spoko, nie? Aczkolwiek starcie z Pastą, gdzie mamy bardzo podobne warunki fizyczne, nie, jesteśmy dobrymi sportowcami, byłoby bardzo ciekawe. No też myślę, że w tym samym zestawieniu bardzo ciekawa walka byłaby z Normanem Parke, no tylko, że tutaj no też różnica wagi, więc ja bym musiał mocno zacząć zbijać wagę i nie wiem, czy po prostu byśmy się dogadali przed tym Fejmem 20, bo mamy, ile? No 3 tygodnie mamy 3 tygodnie równe do gali. Już zaraz. Dokładnie, więc no, nawet żeby miałby to być limit do 90 kg, no to ja miałbym problem, żeby ten limit osiągnąć. Ale no zobaczymy, jak to, wiesz, jak to będzie. No niech życie płynie, informacje niech spływają, a ja będę reagować na to. Jest mi, no może nie tyle, że mi to obojętne jest, bo rzeczywiście chciałbym zobaczyć, bardzo dużo moich kibiców się nastawia na to, że ja będę walczyć na tym Fame 20, bardzo spora część już kupiła bilety, część czeka jakby w blokach startowych, żeby te bilety kupić, bo chcą tylko po prostu przyjechać dla wielkiego widowiska sportowego. Tym bardziej, że gala jest w Krakowie, więc od Rzeszowa, od twoich grona tutaj znajomych na pewno jest bliziutko, nie? Dokładnie tak i czy to z mojego rodzinnego Lubaczowa, czy właśnie tutaj z Rzeszowa i okolic, no byłoby bardzo blisko. No zobaczymy, co los przyniesie. No, ja płakać nie będę, a pozostaje mi się tylko cieszyć. Fame 20 myślę, że byłby dobrym wydarzeniem, żebyś ty zadebiutował w tej organizacji. Jesteś mistrzem gromdy. Wcześniej z powodzeniem walczyłeś w dużych pojedynkach w High League'u, więc myślę, że fajnie by się to spinało po prostu pod ten jubileuszową 20. No właśnie, jesteś mistrzem gromdy. A jak ty reagujesz na to, jak trener Okniński mówi, że jesteś... Kim ty jesteś, Don Diego? Jak ty jesteś mistrzem podrzędnej organizacji? Właśnie tak. Po prostu się śmieję, wiesz, no. Trener Mirek powie wszystko tylko po to, żeby o nim gadali. No i tak to skwituje. Bo też na pewno trener Mirek namieszał po prostu w tych negocjacjach, bo myślę, że gdyby ta decyzja należała stricte do Michała Pasternaka, a Pasta też wielokrotnie w wywiadach powiedział, że on nie podpisuje swoich walk, że on nie jest tą osobą decyzyjną, nie zajmuje się jakby całym tym, czym się zajmuje management po prostu, więc myślę, że tutaj osoba trenera mocno wpłynęła na to, że finalnie się nie bijecie. No dokładnie tak. No też nie ma co ukrywać, że mój obóz, to znaczy ja i powiedzmy cały mój obóz, jak i obóz trenera Mirka, no raczej nie mamy koleżeńskich relacji. Mimo to, że ja czy z Pastą, czy z Lizakiem, czy z innymi zawodnikami nie mamy złej krwi, to jednak trener Mirek wzbudza takie emocje, że no, pozostaje z niego się tylko śmiać i trzymać pewnie swojego, bo...
No już mówiłem wcześniej, on mu powie wszystko tylko po to, żeby o nim było głośno i tak dalej. No a my tutaj chcemy po prostu robić dobre show, dobre widowisko, żeby to było ze smakiem. Czyli Don Diego kontra Wielki Buto jest na ten moment najbliższe do realizacji? Boks Małe Rękawice? Nie wiem, tak na dobrą sprawę nie wiem. Nie wiem, czy to już nie odeszło też do Lamusa. Możliwe, że coś nowego się pojawi. Ja już też rozmawiałem z Szefitem i doszliśmy do wniosku, że ja po prostu czekam na informacje. On ma się zajmować tym wszystkim, bo co mi z tego, że mi będzie codziennie czy co drugi dzień dzwonić, dobra Mati, zmiana przeciwnika na takiego. Mati, zmiana przeciwnika. Mati, a może walka, a może to, a może tamto. Nic mi to nie wniesie tak na dobrą sprawę, dopóki nie będzie... Namiesza tylko w głowie. No właśnie o to chodzi. Dopóki nie będę mieć pewnej informacji, no to też nie zacznę robić tego, co powinienem robić. A szkoda trochę, ponieważ jak była przygotowana, powiedzmy, ta oferta walki z Pastą, to no ja już tak na dobrą sprawę już miałem być po pierwszym tygodniu obozu przygotowawczego w Poznaniu, w Ankos MMA, ponieważ no, jeżeli chodzi o przygotowanie MMA, to jeżdżę tam do Poznania i tak na dobrą sprawę odwlekłem ten tydzień, znaczy zrezygnowałem z tego tygodnia. No zobaczymy, co dalej przyniesie życie i może być tak, że w niedzielę, jeżeli będzie walka, w niedzielę ruszam do Poznania z trenerem moim i z moim bratem, ruszamy do Poznania się przygotowywać na tydzień, a jeżeli dalej będzie wielka niewiadoma, no to ja znowu jestem w próżni, no i pewnie zrezygnuję z tego wyjazdu, no bo no też szkoda mi inwestować, wiesz, no kupę siana w te przygotowania, kiedy wiem, że nie wiadomo, czy walka będzie, kiedy wiem, że ta walka mi się nie zwróci i najzwyczajniej w świecie, no puste inwestowanie to już nie tędy droga. Kiedyś tak robiłem, rzeczywiście, że wydawałem kupę siana na przygotowania, niezależnie czy była walka, czy nie. Teraz mam troszeczkę inne priorytety, no, muszę dbać o rodzinę, o firmę i parę innych rzeczy, no to też nie jest tak, że ja wyjeżdżam na tydzień, a tutaj sobie będzie wszystko fajnie grało. No nie, muszę pilnować. W takim razie, Mateusz, czekamy na to, jak się rozwinie ta sytuacja, jeśli chodzi o twój pojedynek, a jak tak patrzysz na kartę ogólnie fejmu, to co zaproponowała organizacja fanom na tę jubileuszową 20. edycję, to? Spoko, bardzo mi się podoba, bardzo ciekawa karta walk, zestawienia niezłe, no tylko właśnie brakuje takiego super show sportowego, ponieważ no... Są freakowe zestawienia, bardzo ciekawe, ale takiego sportowego zestawienia to nie brakuje. No właśnie, tego brakuje. No i no mam nadzieję, że to wyjdzie. Aczkolwiek no już nie będzie to tak dobre, jakby mogło być właśnie z Pasternakiem. No gdyby dorzucić do tego jeszcze Don Diego Norman Park na przykład, to myślę, że to byłaby taka sportowo-freakowa, fajna wisienka na torcie, bo powiem szczerze, że pojedynek z Wielkim był, myślę, że nie można tego trzymać w kategorii stricte jakby sportowej, bo to już jest całkiem takie pokręcone zestawienie. Gdy Fame ogłosił kartę, która ma być w Krakowie w lutym, były dwa miejsca, dwa pojedynki jeszcze puste, jeden obstawiam, że jest trzymany pod ciebie. W drugim finalnie ogłoszono, że zmierzy się twój stary znajomy, Piotrek Szeliga, też nowy podopieczny trenera Oknińskiego, to o czym ty wspominałeś, i będzie się bił z Natanem Marconiem z zawiązaną lewą ręką. Czyli będzie tylko o jednej prawej ręce. Jak zareagowałeś, jak się dowiedziałeś o tym pojedynku? Kurczę, w sumie spoko nawet, nie? Takie freakowe zestawienie. No, Natań wiadomo, o wiele słabszy od Piotrka, o wiele mniej potrafi, jeżeli chodzi o sporty walki, więc no, rekompensatą jest to, że Szeli przywiązuje sobie tą rękę do pasa. Nie wiem, jaki tam sposób to będzie zorganizowane, ale że będzie walczyć tylko jedną ręką. No i w sumie no, taka kwintesencja freak fightów, wymyślić coś, czego jeszcze nie było, i będzie to bardzo ciekawe. Także no, freakowo, jak to ze stawienie, jak i cała karta walk spełnia naprawdę nawet najmocniejsze wymagania, najwyższe wymagania wielu kibiców, no tylko jeszcze do tego dorzucić sportu dużo. Tęsknisz za Piotrkiem Szeligą? Nie, jakoś nie. No, rozeszliśmy się, nie rozeszliśmy się w złych relacjach.
podaliśmy sobie rękę po prostu, może nie tyle, że się unikamy, ale no, nie rozmawiamy ze sobą i tak dalej. No, Piotrek zachowywał się tak, jak się zachowywał względem innych, a jeżeli chodzi o nasze rozstanie, to przez to, że zachowywał się względem mnie wielokrotnie tak, a nie inaczej, czego nie popierałem, wielokrotnie mu o tym mówiłem, aż w końcu, jak to Ferde kiepsko mówi, pałka się przegła i musieliśmy się pożegnać. No, wiele sytuacji miało na to wpływ, no ale no też nie będę jakoś obrzucać go błotem, bo wielokrotnie Piotrek też mi pomógł, to była naprawdę całkiem spoko relacja, Piotrek mi pomógł, ja jemu pomagałem wiele razy, ja od niego się uczyłem, on ode mnie się mógł czegoś nauczyć i to było całkiem w porządku, fair, nie? Tylko po prostu no, są zachowania, są rzeczy, na które ja po prostu niestety, no w sumie stety, nie pozwolę sobie na takie traktowania i dlatego nasze drogi się rozeszły. Tylko... Ale teraz w tej walce będziesz trzymał kciuki za niego, żeby ukarcił tego niegrzecznego gówniarza Natana, jak samo sobie wczoraj Natan powiedział, bo Piotrek skoczył do niego, że zachowujesz się jak gówniarz, a Natan mówi, bo ja jestem gówniarzem, mam 21 lat. Myślę, że będę bardziej za Piotrkiem w tej walce, aczkolwiek no, jestem taki trochę, powiedzmy, bardziej neutralny. Ze względu właśnie na te relacje z Szelim, no to będę bardziej jemu kibicować. Ja, notabene nawet jak miał walkę Natan z Denisem Załęckim, no to też bardziej trzymałem kciuki, powiedzmy, za Denisa, bo mimo, że między nami jest ta zła krew i tak dalej, no to uważam, że Natan przesadza po prostu w tym swoim performance, że to jest po prostu już niespójne, to już się robi niesmaczne, to już się robi po prostu, aż się żygać tym chce po prostu, nie? I to tylko o to chodzi, nie? Osobiście do niego nic nie mam, bo po prostu gościa nie znam. Gdzieś kiedyś podaliśmy sobie rękę, bo oczywiście znamy się z internetów, więc ja też go nie będę obrzucać błotem, bo nie, ale no, nie do końca podoba mi się to, co tworzy w internecie, ale no, każdy ma wybór. W takim razie przechodzimy do tematu, który już chcąc nie chcąc teraz poruszyłeś, czyli temat Denisa. To, o czym wspominam na początku, gdy wczoraj dzwoniłem do Mateusza, nie widziałem jeszcze najnowszej aktualizacji zwierzeń twojego byłego rywala z Torunia. Tym razem w jacuzzi, nie w basenie. I od ciebie zaczął tak naprawdę. Mimo że ten wasz pojedynek odbył się już hen dawno i w międzyczasie zdążył jeszcze odkręcić parę innych akcji, to od ciebie zaczął. Czy to taka nobilitacja dla Mateusza Dondiego Kubiszyna? Znaczy, ode mnie zaczął i było dość krótko. Później skupił się rzeczywiście na wielkim bu. To też jest tak, że no ja nie omieszkam się Denisowi wbić szpilkę w każdym jego takim momencie, nazwijmy to kryzysowym, wtedy kiedy właśnie, tak jak teraz, z tym wielkim bół, no przewracał się nawet, gdy on zadawał ciosy i tak dalej, że w ciągu tam półtora rundy to goś chyba 20 parę razy upadł, więc to rzeczywiście jest śmieszne, no i nie omieszkam się oczywiście wbić szpileczki przy takiej sytuacji. Myślę, że po walce ze mną Denis, że ja ukradłem Denisowi kawałek duszy i charakteru. I po mojej walce Denis po prostu miał już tylko serię przegranych i miał już po prostu tylko taką mocną, równie pochyłą w dół. No i myślę, że atakuje mnie, powiedzmy, z powrotem dlatego, że chce odzyskać ten kawałek duszy, żeby wrócić na dobre tory. No tylko Denis nadal chyba nie wierzy w to, że ja do tej walki z nim w ogóle nie byłem przygotowany i zrobiliśmy równą walkę. On był wtedy w swoim życiowym sztosie treningowym. Także po raz kolejny mogę powiedzieć, Denis, zapraszam ciebie do pojedynku, na jakich zasadach sobie nie wymyślisz. Takie zasady uszanuję, zrobimy tą walkę i teraz przygotuję się tak jak należy, żeby rzeczywiście skarcić się jak należy. Dobrych musi mieć psychologów sportowych, bo zaraz po walce mówił, że tam chyba pół roku, rok, nie pamiętam dokładnie, ale no, mówił tutaj o dłuższej perspektywie czasu, a mija kilka tygodni i wydaje się, że już jest wszystko z nim w porządku, więc warto chyba polecić takich specjalistów innym zawodnikom, żeby tak szybko wracali do tej kondycji psychicznej. I tu w żaden sposób nie chcę jakby wyśmiewać, bo wiadomo, że psychika w sporcie jest bardzo istotna. I każdemu, kto walczy, życzymy, żeby sobie to wszystko poukładał, ale no powrót ekspresowy. Tak, powrót ekspresowy.
Jak na moje, to Denisowi się tylko wydaje, że on wrócił na dobre tory, że ktoś mu tam po prostu nagadał, tam był na, nie wiem, jednej, dwóch czy trzech sesjach z psychologiem i że to już jest just like that i Denis jest naprawiony. Dobrze wszyscy wiemy, a przynajmniej ci, którzy mieli do czynienia, czy to z psychologami, czy z ludźmi, którzy mieli wizyty u psychologów, którzy pracowali z psychologami, dobrze wiemy, że to trwa miesiącami, jak nie latami, żeby naprawić sobie właśnie głowę. I tak jak zwróciłeś uwagę, no, głowa w sportach walki, psychika w sportach walki, to jest klucz, to jest najważniejszy element, bo możesz być przygotowany fizycznie naprawdę super, jeszcze tak jak nigdy nie byłeś przygotowany, ale jeżeli w głowie nie zagra, no to jest później jedna wielka kicha. Sam się kilka razy na to naciąłem i, no i po prostu wiem, jak to wygląda. I tak też często jest w walkach, czy Denisa, czy też Wielkiego Bu, że znaczy ja tutaj nie chcę dyskredytować ani jednego, ani drugiego, ale oni taką mieli cały czas i mają otoczkę takich wielkich, napuszonych kiboli, znaczy no, że Denis nie, ale napuszonych kiboli. Twardych i nie do złamania. Tak, wszystkich na huki brali i oni tylko opowiadali, jacy to oni twardzi nie są, kogo to nie poskładali, jak to nie wyglądało. A summa summarum, wchodząc do ringu, do oktagonu, była szybka weryfikacja. Nie mówię tutaj też do końca o Wielkim Bu, o Patryku, tak, ma Patryk na imię. Też nie mówię do końca o Wielkim Bu, bo rzeczywiście gość wygrywa te swoje pojedynki. No ale no choćby nawet ten ostatni pojedynek z tymi dwoma ochraniarzami, no to po prostu dostał dwa worki treningowe do obicia, którzy szli do niego za podwójną gardą. I widać było, że w ogóle każdy cios powodował szok duży u nich, więc widać, że to nie byli ludzie, którzy też mieli jakąś styczność ze sportami walki. Tak, dokładnie. I zobaczymy, co się stanie, gdy Wielki Bu stanie naprzeciwko takiego przeciwnika, który po prostu nie będzie się go bać, który narzuci, powiedzmy, swój styl walki i który będzie wywierać na nim presję. I czyli takie wyzwanie prawdziwe, bo na razie patrząc na tych przeciwników, których miał, no to faktycznie nie było takiego, który by się mu postawił. No właśnie o to chodzi, że sprawdzamy psychikę danego zawodnika w momencie, kiedy on jest stawiany w roli underdoga, albo przynajmniej ma naprzeciwko się równego sobie przeciwnika i wtedy widać, jak przełamuje te momenty kryzysowe, jak przełamuje te trudne momenty w walce, w sumie nie tylko w walce, ale też wcześniej w całym trash talkingu. Mati, zapowiedziana jest już kolejna gromda na marzec, gromda 16. Ty mówisz, że maj, czerwiec, kolejny twój występ. Jaki jest plan w takim razie na Don Diego, na mistrza gromdy Don Diego właśnie w tej federacji? Kurczę, jest bardzo dużo ciekawych, nowych planów, jeżeli chodzi o właśnie galę majowo-czerwcową, bo jeszcze tam do końca nie jest termin ustalony. Na pewno, a przynajmniej na 99% rewanż z Bartkiem, z Balboa Domalikiem. Dogadaliśmy się po koleżeńsku honorowo, że... Już zrobimy... ostatnio klepnięte było między wami, więc pytanie, czy to będzie na najbliższej gali od razu? Tak, dokładnie. Będzie to na najbliższej gali. Podjęliśmy taką decyzję i no w sumie... Może trochę Szefito się na mnie obrazi, że już trochę zlikuje, ale planujemy tą galę zrobić w Rzeszowie na Podpromiu. 4,5 tysiąca widzów. Żeby rzeczywiście to naprawdę zgloryfikować naprawdę mocno. Zobaczymy, czy to wyjdzie, bo może dojść do tego, że znowu będą to pionki, znowu to będzie miasto grzechu. No, ale... no właśnie, bo gromda trzyma się jednak w tych pionkach. Ja nigdy nie byłem na gromdzie, ale kilku moich znajomych było i to nie jest duży obiekt. Tam jest takie zamknięte grono, taki zamknięty krąg właśnie. To też na pewno bardzo klimatycznie wygląda. Ale czy może takim pojedynkiem właśnie na Podpromiu gromda nie wyszłaby do hali większej, gdzie tych ludzi na trybunach by naprawdę było i taki klimat stricte z gal, czy to boksu, czy MMA, można byłoby odtworzyć. No właśnie, jest to jedna wielka niewiadoma, ale no ja też mówię, jak nie spróbujemy, to nie zobaczymy, ponieważ rzeczywiście na takim dużym obiekcie może stracić ten element właśnie tej takiej takiego ścisłego grona, takiej naprawdę, bo jak się w tych pionkach jest, ogląda się te gale, no to naprawdę tu na sobie czuć tą adrenalinę, tu
słychać te ciosy i to naprawdę to jest to. I nie chcemy tak do końca, żeby to też straciło ten taki charakter właśnie takiego ścisłego grona. No ale z drugiej strony, no wiesz, no już tyle gal było zrobionych i to naprawdę cały czas jest rozwój, więc no ja zawsze mówię, czemu nie spróbować czegoś nowego. Wydaje mi się, że my tą walką oraz innymi zestawieniami, które będą na pewno ciekawe, jesteśmy w stanie bez problemu pod prom je wyprzedać, żeby zjechali się tutaj widzowie. Wiadomo, ja i Bartek jesteśmy tutaj z południa Polski, więc nasi tacy bezpośredni kibice będą mieli najbliżej, więc myślę, że nasza walka wypełni połowę trybuny, a drugą połowę trybuny wypełni reszta karty walk. Wiadomo, że też promocja tej gali troszeczkę inaczej by musiała wyglądać i tak dalej, ale no, no właśnie o to chodzi. O to chodzi w tym roku. Rzeszów miasto innowacji, więc myślę, że można byłoby sobie na coś takiego pozwolić. Na koniec chciałem ci jeszcze zaproponować innego rywala, z którym mógłbyś się stoczyć na podpromiu, bo jak byłem w grudniu na KSW w Gliwicach i tam zagadaliśmy się z Andrzejem Grzebykiem w kwestii freak fightów, w kwestii jego przyszłości, no to tak zaczęliśmy sobie gdybać. I Andrzej powiedział, że były kiedyś jakieś takie pomysły, żeby właśnie na podpromiu zrobić walkę Andrzeja z tobą. Czy to o formule jakby stricte nie było nic powiedziane, ale że taki pojedynek właśnie dwóch ludzi tutaj z tego regionu też mógłby zatrząsnąć pod promiem. Tak, zgadza się. Myślę, że... Czy było z twojej strony potwierdzić, że były takie jakieś plany, pomysły, kombinacje, żeby coś takiego stworzyć? Nie. Z mojej strony nie doszło coś takiego do mnie, ale zgadza się, że mogłoby to by mieć sens, ponieważ tu w Rzeszowie nie dzieje się jakoś super dużo i super często, jeżeli chodzi o sporty walki, a samo miasto jest naprawdę mocno nacechowane tutaj takimi walczakami. Jest tutaj bardzo dużo klubów sportu walki, ludzie chcą tego, ponieważ choćby nawet jak była gala Łukasza Różeńskiego z Arturem Szpilką, no to pod promie pękało w szwach. No. Ja żałuję, że tej walki z Alenem Babiciem nie dało się zrobić na podpromie, tylko była tam na G2 Arena, gdzie i tam to się trzęsło, a co by było dopiero tutaj na hali. No właśnie o to chodzi. No, dlatego też tutaj dużo wcześniej trzeba myśleć o takich eventach, ponieważ no, w Rzeszowie mamy tylko jedną taką, powiedzmy, dużą halę eventową, ale jest też właśnie RS-owe Rzeszów Siatkarze i tam kobiety też siatkówkę grają i jest wiele, wiele, wiele eventów. No, musi to terminowo się wszystko zgrać jakoś sensownie i no myślę, że jest sens, żeby organizować tego typu walki, gdzie na przykład z Grzebykiem, no ja też miałbym problem znowu z kategorią wagową, znowu byśmy mieli problem z formułą, ale no przecież dla jednej walki nie zorganizujemy tutaj całego widowiska, aby to musiało być jakieś większe przedsięwzięcie, więc albo by to musiała wziąć Gromda na swoje barki, albo musiałby wziąć to KSW na swoje barki, żeby zrobić jak dla KSW troszeczkę mniej galę i tak dalej, więc no jest bardzo dużo niewiadomych, choć pomysł wydaje się tak ogólnie ciekawy. KSW Epic? Może to jest na przyszłość jakiś pomysł, bo KSW wychodzi z nową propozycją dla kibiców już końcem lutego, 24 lutego chyba z tego co pamiętam. Adamek Kalidow w Gliwicach, też ma być dużo formuł innych, to ma być taki event troszkę na sportowo, ale z formułami takimi troszkę odbiegającymi od tych zasad MMA, więc może na przyszłość KSW Epic zawita do Rzeszowa z takim pojedynkiem w walce wieczoru. Myślę, żeby to się dobrze oglądało. Jasne, może tak być. No KSW ma narzędzia, ma pieniądze i możliwości, żeby coś takiego organizować. No i ta gala Epic też myślę, że to może nie tyle, że taki powrót do korzeni KSW, ale troszkę można by było tak to określić. Trzeba wziąć pod uwagę, że wiele osób nawet pewnie nie wie, myśli, że jest KSW, ale nie wie, co to, jakie to ma znaczenie. To jest konfrontacja sztuk walki. Na samym początku właśnie, że to Juras, który był zwycięzcą pierwszego turnieju, to był Tekwondeka, byli tam bokserzy, byli tam zapaśnicy i tak dalej. Więc to rzeczywiście konfrontowało sztuki walki. Też trzeba przyznać jeden fakt, że to w Polsce w KSW był pierwszy freak fight. To był Pudzian z Najmanem. I... No, nie bez powodu Marcin Najman zwie się cesarzem polskich freak fightów. No właśnie o to chodzi, dlatego co by nie było, KSW ma możliwości, żeby coś takiego organizować i
i myślę, że to też byłoby ciekawe, no ale no zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Ja jestem tylko zwykłym małym szarym pionkiem, którego ktoś musi przestawiać po tej wielkiej planszy, a że jestem mocnym pionkiem, no to zbijam na razie każdego. Kwintesencją tej 20. gali fejmu ma być turniej w kategorii 80 kg K1. 8 zawodników desygnowała już organizacja. Czy Don Diego ma swojego faworyta? Kto twoim zdaniem może wygrać ten pokręcony turniej? Oczywiście, tak. Ciekawy jestem tego turnieju i może nie tyle, że mam jakiś tam faworytów swoich, jednego faworyta. Bardziej skłoniłbym się do 3 nazwisk. Wiadomo, że to może wszystko się pokręcić, ponieważ tam ci zawodnicy jokerzy też są i tak dalej, bo to kontuzja może być i tak dalej. Ale skłonię się w pierwszej kolejności do Adriana Polaka, w drugiej kolejności do Arka Tańculi i w trzeciej kolejności do Krychy Wilczaka. Myślę, że jeden z tych trzech zawodników wygra ten turniej. Aczkolwiek no też nie można zabrać właśnie czy to Wiewiórowi, czy tam Amadiemu, czy już tam innym zawodnikom tego, ponieważ to jest turniej, ale no jednak pozostanę przy tych trzech nazwiskach. Gdyby Don Diego wskoczył do takiego turnieju, to wjeżdża i rozjeżdża? Przecież ja w Gromdzie już w takim turnieju wziąłem udział i rozjechałem małych, dużych, średnich, także... Mateusz, mam szczerą nadzieję, że pojawisz się na tym Fame 20, a jeśli się nie pojawisz, to serdecznie zapraszam do Dębicy, bo wtedy Phil Labora Boxing Night 1, gala boksu zawodowego w Dębicy, będziesz miał bliżej niż do Krakowa, ale mimo wszystko tak na poważnie, dobrze byłoby cię zobaczyć, bo po prostu też zasługujesz na to, by wystąpić na takiej gali. A bardzo dziękuję, no ja też mam nadzieję, że się zobaczymy, że wy również mnie tam zobaczycie, chociaż wy na pewno mnie tam zobaczycie, ponieważ nawet jak nie będę walczyć, no to przyjeżdżam po prostu popatrzeć i przeżyć razem ze wszystkimi to show. Mateusz, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego na ten najbliższy czas. Dzięki wielkie. Pozdrówki, jest Sunia. Best Fuel. Twój klucz do szybszej regeneracji.